I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla mojego imienia, stokrotnie tyle weźmie i życie wieczne odziedziczy. Ewangelia według Mateusza, 19 rozdział, 29 werset. Miłość ludzka blednie w porównaniu z miłością Bożą. Nasz Pan Jezus zebrał w tym jednym wersecie grupę najczulszych z ziemskich związków. Ludzkie uczucia są o wiele mniejsze niż głębia i intensywność Jego miłości. Czy jesteś samotny i opuszczony? Czy żałoba zerwała ziemskie więzi i rozłączyła Twoje najbliższe więzi ziemskiego uczucia? Nasz Pan Jezus jest tym, którego obecność i społeczność może zrekompensować wszystkie straty i może zapełnić wszystkie pustki. Jeśli jesteś osierocony, pozbawiony przyjaciół lub pozbawiony komfortu, pamiętaj, że na tronie jest ten, którego miłość jest tak głęboka jak niezgłębiony ocean i tak bezgraniczna jak wieczność. Kto może ubiegać się o błogosławieństwo, o którym mówi Pan Jezus? Żadna zewnętrzna aktywność nie kupi tego, żaden rytuał, żadne zarządzenie, żadne stanowisko kościelne. Należy ono do tych, którzy czynią wolę Ojca w niebie. Jak mówi Ewangelia Mateusza, 7 rozdział 21. Należy do osoby, która odzwierciedla umysł Pana Jezusa, jest prowadzona przez Ducha Świętego, przyjmuje Słowo Boże jako regulator swojego codziennego chodzenia i stawia sobie za cel, by stać się pokornym, podobnym do Chrystusa chrześcijaninem z nieba. Tacy mogą żądać tej cudownej obietnicy miłości jako swojej własnej. Jeżeli godnym przedmiotem ambicji jest być miłowanym przez dobrych i wielkich tu na ziemi, to jaka musi być wartość oka miłości bijącego na nas z tronu w niebie? Tak, jeżeli godnym przedmiotem jest być miłowanym, jeżeli godne pożądania jest być miłowanym przez dobrych i wielkich tu na ziemi, to jaka musi być wartość miłości pałającej do nas z tronu w niebie? Czy miłość brata, siostry lub rodzica nie blednie w porównaniu z tym? Pomyśl tylko, On patrzy na nas, biedne robaczki, odnosi się do nas jak do swoich dzieci, sióstr, matek. Nie wstydzi się nazywać nas braćmi, jak mówi nam Ewangelia Mateusza 12, 48 i Hebrajczyków 2, 11. Czy uwierzyliśmy i poznaliśmy miłość, którą Bóg ma ku nam, jak mówi pierwszy list Jana 4, 16? Jakże uboga była nasza odpowiedź na tę miłość, jakże uboga byłaby nasza odpowiedź na tę miłość.